Cześć, witajcie moi kochani tarociści, i może troszeczkę mniej tarociści, w kolejnym krótkim filmiku instruktażowym. Jak wiecie, u mnie na kanale celebrujemy emocje luty, walentynki, jakkolwiek by nie oświadczał, że jest to święto z zagranicy i w ogóle nie nasze. Nieważne, jest egregor, jest energia, trzeba jakoś sobie tutaj te miesiące poustawiać. Stworzyłam dla nas układ walentynkowy. Jest już horoskop na 2019 rok na moim kanale, walentynkowy, właśnie, horoskop miłosny na rok czasu. A teraz chciałam Wam przedstawić, jakie są pozycje kart. Jest to układ prościutki. Takie mają być układy kart, żeby wyciągnąć z wiedzy esencję, a nie omawiać 15 minut chociażby jedną osobę, bo to nic nikomu nie da i tak zapamięta trzy zdania, także pamiętajcie, im prościej, tym lepiej. Konkret jest konkretem, daje człowiekowi możliwość wyboru i innych ważnych rzeczy. Jak wygląda ten układ walentynkowy? Jak widzicie, ja tutaj mam układ krzyża, trzy karty i jedna karta. Bardzo prosto, jako że mówimy o miłości, czyli pod tym kątem interpretujemy karty. Jacy jesteśmy w miłości w głowie? Czy mamy otwarte serce na miłość, zamknięte? Jak funkcjonujemy z poziomu czakry serca? Jak działamy? Prosta sprawa. Góra, środek, dół. Tak jak wiecznie w krzyżach są właśnie głowa, serce, nogi, czyli myśli, serducho, i działanie. Jak postrzegają nas mężczyźni, jak postrzegają nas kobiety, to jest układ dla wszystkich, dlatego że jeżeli przyjdzie do nas mężczyzna, który będzie chciał się zapytać o miłość, ważniejsza będzie strona kobieca. Męska daje przyjaźnie, współpraca też jest ważna. Miłość, emocja, nie chodzi tylko o zakochanie, może chodzić też po prostu o stosunki międzyludzkie. Tutaj ta karta, która ukrywa się trochę z boczku, jest kartą rady, jak postępować, żeby było dobrze. A te trzy karty pokazują przyszłość, czyli co się będzie działo w ciągu. Blisko, dalej, najdalej. No Jak widzicie, jest to bardzo prosty układ, bardzo skuteczny, bardzo fajny. Nowa nowość, świeżynka, jeszcze cieplutka bułeczka dla Was, także możecie to wykorzystywać. Ja będę ten układ robiła od teraz i mam nadzieję co roku od początku lutego do walentynek. Jest to układ sezonowy, czyli będzie to układ kart za 10 zł na pytanie, film, czyli do wieczorów i poranków z wróżką. Natomiast jeżeli ktoś stawia karty, jeżeli ktoś yy, posługuje się kartami, może sobie ten układ wykorzystać i zrobić samemu. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa pa.